Tytuł kursu: roboty związane z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych. Moduł: wiadomości podstawowe. Temat: klimatyzator. Witam Państwa, nazywam się Paweł. Jestem serwisantem klimatyzatorów i chciałbym przybliżyć Państwu budowę tych urządzeń. Klimatyzator to urządzenie do chłodzenia pomieszczenia. Składa się z wentylatora, parownika, skraplacza i sprężarki. Wentylator wymusza obieg powietrza na parowniku umieszczonym wewnątrz chłodzonego pomieszczenia. Powietrze z pomieszczenia ochładza się na parowniku, oddając ciepło czynnikowi chłodniczemu pośredniemu, który krąży w obiegu zamkniętym. Następnie czynnik pośredni, gaz, zostaje sprężony w sprężarce. Wzrasta jego temperatura i podany na skraplacz znajdujący się na zewnątrz, w powietrzu zewnętrznym. Na skraplaczu ciepło z czynnika zostaje oddane do powietrza zewnętrznego. Gaz skrapla się i staje się cieczą pod wysokim ciśnieniem. Ciecz dostaje się do zaworu rozprężonego, gdzie zostaje zmniejszone jej ciśnienie i co za tym idzie temperatura. Schłodzony czynnik w postaci cieczy ponownie zostaje podany na parownik, gdzie ogrzewa się od powietrza w pomieszczeniu i przechodzi w stan gazowy. Zerknijcie teraz Państwo na grafikę, która przedstawia budowę klimatyzatora. Klimatyzatory wyposażone w układy sterowania mogą utrzymywać stałą, zadaną temperaturę w pomieszczeniu oraz w niewielkim zakresie również wilgotność powietrza. Klasyczne klimatyzatory włączają się, kiedy temperatura w pomieszczeniu przekroczy ustawiony poziom, i wyłączają się, gdy osiągnie zadaną wartość. Pierwotnie klimatyzatory były montowane najczęściej na elewacji budynku lub w oknach. Jednak ze względu na hałas, jaki generuje sprężarka w klimatyzatorze, zdecydowano się podzielić urządzenie. Parownik wraz z wentylatorem tworzy jednostkę wewnętrzną, natomiast skraplacz wraz ze sprężarką – jednostkę zewnętrzną. Obie te jednostki połączone są dwoma przewodami freonowymi. Dzięki temu możliwe jest umiejscowienie jednostki zewnętrznej z dala od miejsca przebywania ludzi. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.